I wracamy do informacji sportowych. Piotr Żur zajął czwarte miejsce w kończący sezon zawodowy Pucharu Świata w skokach narciarskich na planicy. Zwyciężył Japończyk Ryoyo Kobayashi po półrekordu w jego turu 290 metrów. Podium uzupełnił Słoweniec Tomen Krewcz i Niemiec Marco Eisenkieler. Dawid Kubacki był szósty, Kamil Stoch 11, Jakub Wołody 12. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Trzykrotny mistrz olimpijski jest zadowolony ze swoich startów i ukrywa jednak, że liczył na więcej. To nie było tak, że chciałem być pierwszy, po prostu chciałem dobrze skakać. Były momenty, w których nie byłem zadowolony nie z wyniku, ale bardziej z tego, że nie szło to tak, jak chciałem. Wiem, że zdaję sobie sprawę, że nie zawsze można wygrywać, ale jak najbardziej akceptuję i cieszę się z podium generalce w Pucharze Świata. Żałuję bardzo tego klasyfikacji lotów. Może nie żałuję, no jest mi przykro, że gdzieś tam w końcu sezonu nie udało mi się po prostu cieszyć lotami i tutaj walczyć na tym podłożu, ale to jeszcze nie koniec. Piotr Żyła, który w klasyfikacji Pucharu Świata zostanął kryła radości z kolei na daleki lot. Fajnie tak na koniec jeszcze sobie skoczyć, no i ustać, i ustał, i fajnie, fajnie na podium w klasyfikacji generalnej lotu wstać, takie można powiedzieć podsumowanie moich lotów, były lepsze, gorsze, ale zazwyczaj czwarte. Jakub Wołody w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął 22 miejsce, poprawiając o 14 pozycyjnych z poprzedniego sezonu. Mistrze świata juniorów sprzed 5 lat jest zadowolony z osiągniętego postępu. W tym sezonie był duży krok do przodu, po to pracuję, żeby właśnie też w kolejnym był jeszcze duży krok do przodu. Na pewno było dużo wzlotów i upadków i z tego trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłe sezony. W Rosji miałem taki dołek, potem mi się udało, także fajnie, cieszę się z tego. Cały czas się rozwijam. I to mnie cieszy. Z kolei pomimo najlepszego sezonu w karierze, Dawid Kubacki podkreślał, że wciąż musi pracować nad pewnymi detalami. Najlepszy w karierze jak dotąd. Jestem zadowolony z tego, co pokazywałem. Wyszło na koniec, jeszcze tam na piątkę. Na piątym miejscu skończyłem, wydaje mi się. To jest taka okej ocena. Wiem, że były momenty, w których mogłem zrobić wiele rzeczy lepiej, ale było dużo też tych momentów, w których jestem zadowolony. Koniec końców, jakbym to tak wszystko wyważył, to bardzo pozytywny sezon i on napala do tego, żeby pracować dalej na przed kolejnym. Detali jest na pewno sporo, bo to nie jest tak, że na tym etapie to już praca nie dotyczy jakichś tam głównych elementów skoku, które gdyby były złe, no to by się nie lądowało tam czy owej dziesiątce, tylko trochę dalej. To jest bardziej praca nad detalami i nad tym się trzeba troszeczkę, tak powiem, skoncentrować. Ryoyo Kobayashi, który wcześniej przyjął w Pucharze Świata, może raz słyszeć nasi prawdziwych humanistów, Stefan Konagacher rezygnował z prowadzenia reprezentacji Polski. Austriak prowadził polską karierę przez 3 sezony. Pod jego kierunkiem Polak osiągnęli wiele indywidualnych i drużynowych sukcesów. Konagacher to polecam również nauczycielom, bo tam jest dużo pomysłów, a wiecie, jest sobie bez prawa autorskie. A w mnie jest moment. Edukacja, kurze. To wyjątkowy moment, dlatego że nie będę kontynuował pracy z reprezentacją Polski. Kierowałem się rozumem, a nie sercem. Myślałem o przyszłości mojej rodziny. Stąd decyzja o nieprzedłużaniu kontaktów. Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę. Przede wszystkim dziękuję za zakup, którzy mi zaufali. Wydaje mi się, że poszliśmy naprawdę dobrą atmosferę w naszym gronie. Dziękuję także polskiemu wnioskowi narciarskiemu za pomoc, za to, że mieliśmy wszystko, co było potrzebne do pracy. Specjalne podziękowania dla Adama Małusza, mojego przyjaciela. To można poczytać, bo to jest taka realistyczna książka, ja nie jest aspirowana, czy była naukowa, to warto. A nowym trenerem reprezentacji Polski został Czech Michal Doleżał, który w 2016 roku był asystentem Stefana Konagachera. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a po rozstaniu z Polską Pucharu Świata w Czechach. Ta opcja z Michałem Doleżalem od początku była brana pod uwagę, ale też na początku Adam Małysz rozmawiał z Rony Honszu, rozmawiał z Rusterem. Oni by przyjęli naszą propozycję, gdyby ona była bardzo poważna. Natomiast w trakcie tego też sondowaliśmy w sztabie szkoleniowym, jak się pracowało i z kim ewentualnie chcieliby pracować. To jest dojrzały zespół, można w ten sposób z nimi rozmawiać. Ale najbardziej podobało mi się stanowisko zawodników. Przytomna mi się i Stocha, i Żyłę, i Kubackiego, ale powiedzieli jednoznacznie, mamy do was zaufanie, do sztabu szkoleniowego jest tu Adam Małysz. Jaką opcję obierzecie, my ją zaakceptujemy, bo mamy po prostu do was zaufanie. Polski szkoleniowiec podkreślił, że jest gotowy na wyzwania i będzie chłopakiem biało-czerwonym. Ja myślę, że jestem, bo powiem, jak mam za sobą jakiś tatą, za sobą rodziców, to jak jestem przygotowany, wiem, że to jest głęboka wóra, musicie sobie takie wyzwania. Z trenerem jestem już... Ale
ostateczna, to tam muszę powiedzieć, że pan na to, że nauczył się i może tak powiedzieć, że byłem uczniem. Przypomnijmy jeszcze, że pod wodą trenera Stefana Kongahera dla Czerwonych zdobyli 8 medali, a do Hitlera Kongahera wygrali 21 indywidualnych w konkursu oraz 6 drużynowych. No i tą informacją kończymy. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Maja, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, a kto wszystko słuchał? Sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę, no? Panowie, Media Expert. Jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz, Media Expert, uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Po reklamie. Drodzy słuchacze, tworzymy Muzeum Polskiego Radia. Poszukujemy wszelkich pamiątek związanych z historią radii, listów, plakatów, zdjęć i liczymy na waszą pomoc. Prosimy o kontakt. Muzeum@polskieradio.pl lub telefonicznie 22 600 41 81. Muzeum Polskiego Radia. Domu, zasłuchaj się i spojrzyj. Ogłoszenie, ale to jest również alert dla samego młodego człowieka, którego Polskie Radio 24 minęło 23.30. Czas na informacje dnia. Zapraszam. 2-0. Takim wynikiem zakończył się mecz Polska-Łotwa rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Było to drugie spotkanie biało-czerwonych w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Gole strzelili w 76. minucie Robert Lewandowski i w 84. Kamil Klich. Strzelec drugiej bramki pomimo wygranej nie był zadowolony ze stylu gry. No mówię, no ten podobnie jak w nie był najlepszy, na pewno wygrywamy, więc to praca czeka, bo na pewno te eliminacje będą bardzo długie, będą na pewno tej upadki. W wyniku zachwyceni byli polscy kibice. Serce za Polską i bardzo fajnie, ponieważ lewy znowu odżył. Jedziemy dalej. Następny mecz biało-czerwonych w eliminacjach do przyszłorocznego turnieju 6 czerwca. 7 czerwca Polacy zagrają z Macedonią. Polscy sprawiedliwie stanowią ważne ogniwo w łańcuchu łączącym naród polski i żydowski, które wskazuje na wspólne ponad 1000-letnie dziedzictwo. Tak napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników warszawskich uroczystości w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Szef rządu podkreślił, że pomoc niesiona Żydom to jedna z najbardziej chlubnych kart w polskiej historii. Zapisały ją heroiczne czyny rodziny Ulmów, ofiarności Ireny Sendlerowej i matki Matyldy Getter ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, przypomniał Mateusz Morawiecki. Główne uroczystości z okazji święta zostały dziś zorganizowane w Sadownem na Mazowszu. Tam została odsłonięta tablica upamiętniająca rodzinę Lubkiewiczów zamordowaną za pomoc Żydom. Wnuczka rodziny Teresa Olto podkreślała, że ta uroczystość jest dla niej niezwykle ważna. Jestem bardzo szczęśliwa, że po tylu latach mogłam zakończyć starania mojej mamy o uhonorowanie jej bliskich, którzy właśnie zostali rozstrzelani. No satysfakcję mam bardzo i dumna też byłam, że stać ich było na takie zachowanie podczas tak trudnego okresu dla ludności żydowskiej. Uroczystość zakończyło odsłonięcie tablicy uczci mieszkańców gminy Sadowne, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru. Sadowne, Witold Banach, Polskie Radio. Prokurator specjalny Robert Mueller nie znalazł dowodów na możliwy wpływ Rosji na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. To w nich dowiedziałem, że Donald Trump informuje o tym Departament Sprawiedliwości. Prokurator generalny przesłał wnioski z raportu kongresmenom i mediom. Dokument nie stwierdza, że prezydent Stanów Zjednoczonych dopuścił się przestępstwa, ale jednocześnie go nie uniewinnia, informuje William Barr, a to oznacza, że nie znaleziono przesłanek na to, iż Donald Trump czy którykolwiek z członków jego sztabu był w zmowie z Rosją podczas kampanii. Jednocześnie badanie stwierdza, że nie da się jednocześnie ustalić, czy Trump utrudniał śledztwo w tej sprawie. Rzeczniczka Białego Domu w wydanym komunikacie stwierdza, że tu cytat, prezydent został całkowicie oczyszczony z zarzutów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na których mogą się oprzeć, a my dorośli jesteśmy z tego zwolnieni. Tak się składa, że na terenie diecezji
nabożeństwie, które pielęgnuje teraz obraz świętego Józefa Kalickiego. Przeżywam po doświadczeniu z mężczyznami W czasie środowej audiencji Ojciec Święty rozważał słowa bądź wola Twoja. Spotkaniu na placu świętego Piotra uczestniczyło 12 tysięcy osób. Modląc się nie jesteśmy zachęcani do usłużnego schylenia głowy, jakbyśmy byli niewolnikami. Nie. Ojcze nasz to modlitwa dzieci, które znają serce swego Ojca i są pewne Jego planu miłości, zaznaczył papież. Biada nam, jeśli wymawiając te słowa wzruszylibyśmy ramionami na znak rezygnacji wobec losu, który nam nie sprzyja i którego nie możemy zmienić. Przeciwnie, to modlitwa pełna żarliwego zaufania do Boga, który chce naszego dobra, życia, zbawienia, wyjaśnił Franciszek. Dodał, że jest to modlitwa odważna, także wojownicza, bo na świecie jest bardzo wiele sytuacji, które nie są zgodne z planem Bożym. Jak dodał, są to wojny, nadużycia, zysk. Na zakończenie audycji Franciszek zapewnił o swym bólu i bliskości ludność Mozambiku, Zimbabwe i Malawi, która ucierpiała w wyniku powodzi. W słowie do Polaków papież nawiązał do obchodzonej 19 marca uroczystości świętego Józefa. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość świętego Józefa. Jego troska o świętą rodzinę jest dla nas wymownym wzorem. Jak on, troszczmy się z miłością o Pana Jezusa, gdy przyjmujemy go w Eucharystii, kiedy do nas mówi. Z taką samą miłością zwracajmy się do Maryi, prosząc o wsparcie i dobrą radę w codziennym życiu. Uczmy się od świętego Józefa zawierzenia Bogu, pokory, odwagi i posłuszeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W czwartek w Watykanie została zainaugurowana działalność Międzynarodowego Obserwatorium Poświęconego Rodzinie. Powstało w odpowiedzi na papieską sugestię wyrażoną w adhortacji Amoris Laetitia, by w sposób konkretny towarzyszyć rodzinom, które codziennie muszą stawiać czoło realnym problemom i wyzwaniom. We wrześniu 2017 roku papież Franciszek rozwiązał Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla studiów o małżeństwie i rodzinie, uznając, że jego prace nie idą z duchem czasu i nie odpowiadają potrzebom współczesności. Równocześnie stworzył instytut, w którego nazwie zamieniono słowo studia na słowo nauki, ale wymieniono niemal wszystkich pracowników. I właśnie z inicjatywy odnowionego Instytutu i Papieskiej Akademii Życia powstało obserwatorium, które ma wyjść naprzeciw bardzo konkretnym potrzebom rodzin i być dla nich busolą w rozeznaniu skomplikowanych problemów społecznych i moralnych dzisiejszego świata. Z obserwatorium współpracuje już 20 placówek akademickich z 15 krajów, przede wszystkim uniwersytety z Mediolanu i Murcji, a także organizacje pozarządowe, stowarzyszenia rodzinne i Caritas. Wielki kanclerz Instytutu i przewodniczący Akademii Życia, kardynał Vincenzo Paglia, powiedział Polskiemu Radiu, że obserwatorium pozwoli spojrzeć na konkretne problemy i zjawiska po wiele szerszej perspektywie i nada badaniom konsekwentny kierunek. Bo nie wystarczy matematyczna suma rezultatów. Należy się w nie wgłębić i odczytać w określonej wizji świata. Już Cyceron mówił, rodzina to tkanka, z której zbudowane są miasta i narody. Przez najbliższe 3 lata praca obserwatorium koncentrować się będzie na problemach ubóstwa w rodzinach. Zarówno w sensie ekonomicznym, jak i w sensie relacji i uczuć między członkami biednych rodzin. Dane będą zbierane i analizowane na całym świecie. Powstaną profile ilustrujące sytuację w każdym z badanych krajów. Prowadzone będą też studia porównawcze. Wszystkiemu przyświecać będzie konkretny cel, jak dawać sobie radę w biedzie i jak z niej wyjść. Jeszcze w tym roku odbędzie się pierwsze spotkanie ekspertów, któremu towarzyszyć będą seminaria. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wiesz, że Cię kocham. To hasło, które będzie towarzyszyć 23. spotkaniu młodych Letnica 2000. Modlitewne spotkanie, którego pomysłodawcą był dominikanin ojciec Jan Góra, pierwszy duszpasterz Letnicy, odbędzie się na Polach Letnickich 1 czerwca. Genezę hasła wyjaśnił aktualny duszpasterz wspólnoty letnickiej ojciec Wojciech Prus, mówiąc, że ma ono zaprowadzić młodych do doświadczenia Bożej miłości. Przypomniał, że ojciec Góra powtarzał często za świętym Janem Pawłem II: człowiek jest mocny wtedy, kiedy wie, że jest kochany. O programie młodzieżowego spotkania mówi rzecznik wydarzenia Julia Hałasiak. Już 1 czerwca, 23. raz, spotkamy się na Polach Lednickich.
Każde takie spotkanie to inne symbole. W tym roku młodzież otrzyma pieczęć, która stanowi potwierdzenie miłości Bożej do nas oraz specjalnie przygotowany rachunek sumienia. Oba symbole nawiązują do tematów, które podejmiemy w tym roku. Opowiemy na nowo o Eucharystii oraz o spowiedzi. W szczególny sposób zostanie opowiedziana historia nawrócenia Mateusza, a raczej zatańczona. Na nowo odkryjemy gesty, które widać na obrazie Michała Anioła. Odkryjemy również, że Pan Jezus cały czas nas kocha, nawet jeśli grzeszymy. Oprócz tego, w tym roku to młodzież pobłogosławi księży i wszyscy razem będziemy się modlić o dobrych spowiedników. W zupełnie inny sposób zobaczymy Eucharystię, jako wyjątkową ucztę grzeszników, którzy wierzą w przebaczenie, a na polach lenińskich dosłownie ucztę przygotujemy. W procesji pójdą piekarze z chlebem, winiarze z winem, koronczarki, kwiaciarki oraz wielu, wielu innych. Dziś przypada Dzień Misjonarzy Męczenników. Powstał on z inicjatywy Młodzieżowego Ruchu Papieskich Dzieł Misyjnych we Włoszech i od roku 1993 obchodzony jest 24 marca w rocznicę zamordowania arcybiskupa Oscara Romero. W tym dniu każdego roku wspominamy wszystkich misjonarzy i pracowników duszpasterstwa, którzy ponieśli śmierć w czasie pełnienia swej posługi. Mówi ksiądz Maciej Będziński, sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i dzieła świętego Piotra Apostoła. Każdego roku według statystyk agencji watykańskiej Fides umiera 30-40 misjonarzy męczenników. W 2018 roku ta liczba to 40 misjonarzy. Najwięcej misjonarzy oddaje swoje życie za Ewangelię za Chrystusa ciągle na kontynencie afrykańskim, potem na kontynencie amerykańskim, azjatyckim. Też zdarzyło się tak w 2018 roku, że jeden z kapłanów został zamordowany w Europie. Ogromną plagą i problemem świata misyjnego i terytoriów misyjnych są porwania dla okupu, porwania, żeby wymusić pewnego rodzaju ustępstwa od władzy politycznej, społecznej. Jest wielu misjonarzy i misjonarek porwanych, o których jeszcze nie wiemy, co się z nimi stało. W Afryce kilka sióstr zakonnych, czy w Ameryce. 40 osób to jest 35 kapłanów, 4 siostry zakonne, jeden kleryk, osoby świeckie. Krew męczenników zawsze rodzi i daje posiew nowym wiernym. Z jednej strony mamy męczeństwo, a z drugiej strony Kościół wynosi na ołtarze nowych świętych i błogosławionych. Mamy tego przykłady, chociażby męczennicy algierscy, czy jeden z męczenników katechistów na Madagaskarze. Podjęcie w Dniu Misjonarzy Męczenników modlitwy i postu w intencji misji może nam pomóc w refleksji nad własną wiarą i zaangażowaniem w głoszenie Ewangelii. Serwis przygotował Przemysław Goławski, a przedstawił Olaf Warzyński. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W audycji Kościół Nasz Powszedni za Państwa Przemysław Goławski. Moimi Państwa gościem jest dziś Mauro Garofa. Guest jest Mauro Garofalo, członkiem Community of San wspólnoty San Egidio, odpowiedzialny w tej wspólnocie za relacje międzynarodowe i negocjacje pokojowe. Chciałbym zapytać o obszar Pana działań, jaka jest ich skala, czym dokładnie są i jakie jest miejsce negocjacji pokojowych we wspólnocie San Egidio. And inside Community of San Egidio. Well, thank you for the question. I am the head of... Dziękuję, że pytasz. Jestem szefem komórki do spraw stosunków międzynarodowych, która w San Egidio zajmuje się wieloma rzeczami. Pierwsze, San Egidio ma stawać się coraz bardziej rozpoznawalny i stanąć przez rządy państw, instytucje i wszystkich. Jednakże to wszystko, jeśli chodzi o zadania, to zawsze najważniejsze jest dla nas budowanie pokoju i rozwiązywanie problemów. Jeśli chodzi o skalę naszej działalności, to jesteśmy jako wspólnota obecnie w 92 krajach na 4 kontynentach. A nasze dosie jest dość obszerne. Duża jurysdykcja ich działania i zadania negocjatora pokojowego realizowane są na całym świecie. Mogą łączyć się z celem uwalniania porwanych i negocjacjami między całymi rządami. Czym różnią się negocjacje pomiędzy pojedynczymi osobami a całymi organizacjami? Jaki jest to proces between organizations, between governments? Well, of course, all the conflicts in today's world... Wiele konfliktów we współczesnym świecie jest asymetrycznych. Znaczy rządy, instytucje rządowe stają przeciwko swoim partyzantom, ugrupowaniom politycznym.
political movement, so you cannot use the same parameter to do this. But I think that... You have some economic or strategic interests. We are a credible partner in negotiations. Armed groups or political movements that are the actor of the crisis. There is no imaterów politycznych, ale można mówić o celach duchowych, które mają dotykać serca, wiążących się na przykład z tym, do czego wzywał papież i Kościół, by szukać pokoju na całym świecie. Exactly. In our 30-year in a country or in a continent. So for us, w takim sensie budowanie pokoju to część nowego programu spiritual agenda. This is much more spiritual than, czy jednak ta strefa duchowa nie jest znacznie ważniejsza niż wydaje się przy pierwszym spojrzeniu. Przecież taki proces musi zmieniać serce i umysł, docierać głęboko do serca i umysłu, by zmienić całe postrzeganie rzeczywistości, by Bóg mógł możliwie sposób. You got pride. Bo zobaczyliśmy też, że wojna, konflikt i przemoc są chorobą niszczącą serce. Oczywiście trzeba zmierzyć się z problemami natury politycznej, strategicznej czy zdrowej, ale przede wszystkim potrzeba dotrzeć do osób i uleczyć ich duszę. Osób, które podejmują w swoim sercu decyzje o wojnie i przywróceniu im spojrzenia pokojowego. To jest trudny i często bardzo powolny proces, ale trzeba się w niego zaangażować. Proces really, but you have to invest on that if you want to solve the problem. Pope Francis says that, papież Franciszek mówi, że na całym świecie trwa teraz trzecia wojna światowa, wojna podzielona na kawałki. Tak wiele jest konfliktów. All over the world in pieces, the war in pieces, wojna w kawałkach. Czy jest możliwe wskazanie jakiegoś miejsca, które także z perspektywy wspólnoty Sant'Egidio szczególnie potrzebuje pokoju? That peace process is must be done. Unfortunately, we have the of course, my first thought was to see our we wszystkich tych miejscach są potrzebne negocjacje, które zaangażują się w procesy świętej narodowości. Jako Sant'Egidio nie możemy zrobić wszystkiego, nie jesteśmy organizacją narodów zjednoczonych. Ale jednocześnie we wszystkich tych sytuacjach możemy odegrać pewną pozytywną rolę, szczególnie jeśli chodzi o Afrykę, gdzie nasza wspólnota jest obecna. I feel the appeal of our father to see to save Aleppo. We cannot negotiate between the global power of Syria, but we can bring our positive contribution. There was one special był jeden moment, w którym był pan w wyjątkowy sposób związany z Polską. To zaangażowanie w uwolnienie porwanego duchownego księdza Mateusza Dziedzica. Jak wyglądały tamte zdarzenia i jak doszło z pana pomocą do jego uwolnienia? This is a different scenario. We are now to tego, co dzieje się po zachodniej stronie Republiki Środkowoafrykańskiej.
ktoś tam gdzie indziej jest mocno zaangażowany w kolejne grupami politycznymi w sprawie. W tamtym czasie, w 2014 roku, mieliśmy przeciwdziałację z grupami zbrojnymi działającymi w Republice Środkowoafrykańskiej, jest ich 14. I gdy usłyszeliśmy o prowadzeniu księdza Mateusza Dziedzica, byliśmy w kontakcie z frakcją FDC i użyliśmy innych kontaktów, aby dotrzeć do źródła całej sprawy. Now in the west of the country. So we started contact by contact to reach the source of the problem. And also Father Mateusz. Obywatelami Republiki Środkowoafrykańskiej i Kamerunu. Rozpoczęły się długie negocjacje. Ostatecznie pojechaliśmy tam, do regionowego złożenia przed modlitwą Anioł Pański. Papież nawiązał do przypowieści, zaczęliśmy rozmowy z ludźmi, które nie wydawało owoców. Jest to symbol, jak mówiło się, święty, obojętnej i nie wydającej owoców. Pytaliśmy o ich żądania. Staraliśmy się zdobyć ich zaufanie. Unfortunately, this is very, this happens very often. To przykłady wydarzeń, które wprost dotykają wiary. Niestety religia nadal jest osią konfliktu. Jakie jest Pana doświadczenie w procesie pokojowym, który angażuje różne wyznania? Czy to trudne zadanie? Wielu liderów religijnych przyznaje dzisiaj, że religia nie może wiązać się z przemocą, a jednak wciąż są konflikty religijne. Religion cannot be connected with conflict, but there are still conflicts. Jak radzić sobie z takimi wydarzeniami? This is a complicated question and needs a complicated answer. I would like first of all to thank you. Które wymaga też trudne odpowiedzi. Zresztą z tego, że dla Santy Rizy modlitwa pokoju, działania na rzecz pokoju stanowią dwie równoległe ścieżki. Together in two parallel paths. We have been always doing since 1986 from the Assisi prayer made by John Wood. Up to date, we are working for dialogue among religious leaders all over the world. At the same time, we Druga część pytania dotyczyła działania religijnych w kraju. Wiele konfliktów jest przedstawianych jako konfliktów, zadają religii wziąć udział m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, to nie tylko minister edukacji narodowej, ale tylko zadań z religijnymi mają miejsce cały czas. Wiemy o tym.
ale prawdziwym powodem konfliktu jest upadek kultury. Działania prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczące wzgórz go ogromną rolę odgrywają także Rosja i Iran. Pomysł zmiany statutu tego spornego terytorium odrzuciły też rządy Niemiec i Francji, a Unia Europejska podkreśliła, że nie uznaje suwerenności Izraela. Podróże papieża Franciszka i jego międzyreligijne spotkania, jak to ostatnie na Półwyspie Arabskim, spotkania zakończone i te nadchodzące mogą doprowadzić do konkretnej zmiany w myśleniu o tym, jak budować pokój. Thinking about making peace. I hope so. This is not something new. Ostatnie pytanie. Jak możemy zmieniać naszą własną perspektywę patrzenia? Czy ma pan jakieś podpowiedzi, gdy nie chodzi o konflikty międzynarodowe, między organizacjami lub międzyreligijne, ale w naszych społecznościach, rodzinach czy miejscach pracy? Pan wykonał Because, as we said in the case of armed groups, being an actor of peace means also Opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Mauro Garofalo ze wspólnoty Strategy. Thank you to your audience. Do usłyszenia, mówi Przemysław Gołębski. Stany Zjednoczone powstają największe centrum badań nad zespołem Delta. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze? Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył nam? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Teraz Media Expert, nowy sprzęt. Przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Widzimy coraz większy atak na wartości rodzinne. Dlatego powołaliśmy po reklamie. SOS dla polskiej rodziny. Autopromocja. Jeżeli jesteś obojętny, najważniejsze wydarzenia, dane, analizy oraz opinie dotyczące polskiej i światowej gospodarki. W audycji Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 9.45. Jutro o tym, jak zapewnić w naszym kraju bezpieczeństwo pacjentów w zakresie zaopatrzenia w leki. Jaką rolę w tym procesie powinien odegrać polski przemysł farmaceutyczny. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio 24.pl. Gospodarka dla każdego. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekologicznej. Hubert Grzegorczyk, SOS dla polskiej rodziny.
Katarzyna Sandler. Sprawiedliwa wśród narodów świata. Żadną bohaterką nie jestem, robiłam zwyczajną rzecz. Nauczona w życiu domowym moich rodziców, że właśnie pomaga się tym w Trytonie. Stefan Korboński. Polskie państwo podziemne. Ci, co ratowali, posiadali wspólne cechy, tym głębokie współczucie dla innych istot ludzkich, wdrożone im przez rodziców. Jerzy Karpeć. Sprawiedliwy wśród narodów świata. No przecież myśmy wszyscy wiedzieli, że to kara śmierci, no ale przecież to była walka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja byłem odważny. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. W każdy niedzielny poranek, tuż po godzinie 9:00 przy naszym radiowym stole zasiądą przedstawiciele najważniejszych sił politycznych i będą musieli zmierzyć się z Państwa opiniami i pytaniami. 7x24 to jedyne polityczne podsumowanie tygodnia, którego współtwórcami są słuchacze. Na Państwa głos czekamy przez cały tydzień pod numerem 22 645 2400. Wystarczy zadzwonić i nagrać swoją krótką wypowiedź, a my najciekawsze z nich wykorzystamy na antenie. 7x24. Najbardziej demokratyczne podsumowanie politycznego tygodnia. W niedzielę, tuż po godzinie 9:00, oczywiście na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam, Katarzyna Kulska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się północ. Czas na informacje. Daniel Szpyra, zapraszam. Kolejny sukces polskich piłkarzy. Drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Łotwę 2-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy 2020. Pomimo zwycięstwa, nie wszyscy kibice byli zadowoleni z postawy drużyny. Bardzo fajny mecz, bardzo mi się podobało. 2-0 jest super. Dopiero co zdrowia pod sam koniec, nie? Długo trzeba czekać, ale myślę, że to dzięki temu, że Łotysze się troszkę zmęczyli, tak, to nam pomogło. Tutaj widać lepsze przygotowanie naszej drużyny po prostu pod względem kondycyjnym. Tak, super, super mecz. W stosunku do rywala, który nie pokazał zbyt wysokiej klasy, powinniśmy wygrać znacznie więcej. Bez względu na to, że wygraliśmy, uważam, że gra była po prostu poniżej możliwości naszej reprezentacji. Podobało się bardzo, ale trochę słabo graliśmy. Tak, coś mam osadzoną z naszą reprezentacją, że za długo się rozkręca, ale na szczęście mecz wygrywamy, więc mam nadzieję, że tak do końca eliminacji będzie, że wszystkie mecze będziemy wygrywać. Pierwszą bramkę w 76 minucie zdobył Robert Lewandowski. W 84 minucie wynik meczu ustalił Kamil Wik. Po czwartkowym zwycięstwie z Austrią i dzisiejszym z Łotwą, Polska z dorobkiem 6 punktów prowadzi w tabeli grupy G. W Warszawie oddano hołd Polakom, którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod niemiecką okupacją rozpoczęła msza w intencji tych osób. Przed grobem nieznanego żołnierza odczytano apel pamięci, a także usunięto tablicę upamiętniającą siostrę Matyldę Genter i zgromadzenie sióstr Franciszkanek. Dla osób, które pomagały w czasie okupacji ratować Żydów przed zagładą, święto ma charakter wyjątkowy. To hołd dla tych, którzy w czasach okrucieństwa wykazali się szczególnymi cechami charakteru. Solidarność, odwaga, dobroć, szlachetność, pomoc bliźniemu, który tego potrzebuje. Mówiła podczas warszawskiej uroczystości prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Anna Stopnicka-Bando, a szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że Polaków, którzy ratowali Żydów, było podczas okupacji tysiące. Pomagali, choć wiedzieli, jak Niemcy to ukarają. Prowadzili jedyną w Europie karę śmierci za jakąkolwiek pomoc udzielaną Żydom. Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za pomoc udzielaną Żydom w czasie wojny uhonorował blisko 7 tysięcy Polaków. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Białoruski opozycjonista Zinicy Radoszkiewicz został zatrzymany w Mińsku podczas wiecu upamiętniającego 101. rocznicę proklamowania niepodległości kraju. Były lider organizacji Młody Front wygłosił ostre przemówienie, które mogło się nie spodobać oficjalnym politykom. Zinicy Radoszkiewicz, występując ze sceny, użył m.in. słowa szuniawka, nawiązując zapewne do nazwiska ministra spraw wewnętrznych Igora Szuniewicza i słowa samozwaniec w odniesieniu być może do prezydenta Białorusi. Użył też określenia ich tam nie, czyli ich tam nie ma, do nawiązania.
nawiązanie do wcześniejszych zapewnień Moskwy, że rosyjskich żołnierzy nie ma na Krymie i wschodzie Ukrainy. Pozdrówmy dziś szuniatki, tajniaków i wtamnietów, krążącą propagandę i samozwańca z okazji Dnia Wolności. Zwolennicy Śmiciera Daszkiewicza skandowali: niech żyje Białoruś. Zaraz po zejściu ze sceny Daszkiewicz został zatrzymany przez ludzi w cywilnych ubraniach. Na razie rodzinie i dziennikarzom nie udało się ustalić, gdzie się znajduje i za co go zatrzymano. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Zbiórka z pewnych smartfonów dla wiernych jednej z diecezji w Papui Nowej Gwinei. Na taki pomysł wpadli przedstawiciele Caritas diecezji w Bielsko-Żywieckim. Nawet Jeziorek z diecezjalnego oddziału Caritas mówi, że smartfony umożliwiają wiernym dostęp do materiałów edukacyjnych. Kraj, który sprowadza szkolnictwo, przypada 3 miesiące po Bożym Narodzeniu, a nie posiada Chrystusa Pana do Narodzenia, odjęło 9 miesięcy. Zaczął ją najpierw prowadzić Kościół Wschodni, w którym wieku na Zachodzie przyjmować od czasu papieża Grzegorza Wielkiego, natomiast mogą korzystać z przenajróżniejszych materiałów właśnie w wersji elektronicznej. Używane sprawne telefony można przenosić do bielskiego biura Caritas od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Stało się światło, ale noc pochmurna z rozpogodzenia nieprzyjemna na kodu spodziewane opady deszczu na termometrach obecnie od 1 stopnia w Gdańsku, 6 w Warszawie, do 8 stopni we Wrocławiu i Opolu w Wiatrosławie. Tradycyjnie do niej przyjęła się nazwa Matki Polskie Radio 24. Słowem wszystko jest powtórka programu budzące się do życia przyrodzie Świat 24 zaowocować. Świat 24, kłaniają się Państwu Grzegorz Jankowski i Grzegorz Adamczyk. Milion ludzi w Londynie domaga się drugiego referendum, tysiące w Paryżu odwołania Macrona, a w Polsce Grzegorz zaczyna zwracać do PiS. Panowie, to jest Polska, a nie Rosja. Zapraszamy. Świat 24. Naszym pierwszym gościem jest pan Zbigniew Kuźniewski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat na powtórny mandat poselski do Parlamentu Europejskiego. Tak, to prawda, startuje z Obwodzonka Mazowieckiego, z trzeciego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości. Czyli całe Mazowsze, i Ostrołęka z jednej strony, i Radom z drugiej. Tak, to prawda, jeszcze do tego Płock, Ciechanów i Siedlce, więc bardzo skomplikowany, wielki okręg. Trudno dotrzeć w każde miejsce, ale pracujemy. I widzi pan, jest walki Prawo i Sprawiedliwości, blisko Putina, blisko Rosji, to są słowa Grzegorza Schetyny. Żałuję pan swojego serca? Panowie redaktorzy, wydawało mi się, że Grzegorz Schetyna to jest jednak poważny polityk, natomiast w tej, na tej ostatniej konwencji, zarówno jeżeli chodzi o idee, które ma prezentować ta koalicja europejska, jakieś zręby programu, moim zdaniem absolutnie odpłynął. Oskarżanie Prawa i Sprawiedliwości o prorosyjskość w sytuacji, kiedy Radek Sikorski, minister spraw zagranicznych, zresztą teraz jedynka koalicji europejskiej w Bydgoszczy i Toruniu, konferował po wielokroć z ambasadorem Rosji. Co więcej, tenże ambasador, pan Ławrow, szkolił polskich dyplomatów, których ściągnięto z całego świata. W sytuacji, kiedy dla pana ówczesnego premiera Tuska Putin to był nasz człowiek w Moskwie i odwrotnie, Tusk dla Putina ich człowiekiem w Warszawie, no to jest po prostu już nawet nie żarty, tylko Himalaje hipokryzji. No to jeszcze jeden cytat z Grzegorza Schetyny. Najsilniejsi w PiS uciekają po immunitet do Parlamentu Europejskiego. Słabszy zostawiają. Wszakie tam mają zasady. Dziś możemy im powiedzieć: akcja, ewakuacja, nic wam nie da. Prawo jest bezwzględne i cierpliwie znajdzie do was drogę, obiecuję. Panie redaktorze, Platforma Obywatelska tak się szczyci swoją europejskością, a nie ma pojęcia, że posłowie do Parlamentu Europejskiego żadnego immunitetu nie mają, jeżeli chodzi o sprawy krajowe. Więc nikt nie może uciekać po immunitet, bo go zwyczajnie nie ma. Nie chodzi was immunitet. Absolutnie nie mamy żadnego immunitetu europejskiego. To są po prostu bzdury. To widerzy. Ale on mówi o depisyzacji. On mówi de facto o wsadzaniu was do więzień. No właśnie, jeżeli to jest program Platformy czy tej koalicji europejskiej, no to już wyborcy muszą to ocenić. Słuchałem tego wystąpienia Grzegorza Schetyny. Odmieniał PiS przez wszystkie przypadki. W sytuacji, kiedy nasz prezydent
prezes czy pan premier Morawiecki, w zasadzie losem Platformy w tych konwencjach programowych się kompletnie nie interesuje. Mówi, co zrobiliśmy i co chcemy zrobić na rzecz polskich Polaków. Tutaj cały czas we wszystkich tych wystąpieniach jest PiS, 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 PiS i jakieś zręby programu, przy czym teraz, no powiedzenie, że dołoży się do minimalnej pensji 500 zł, że wypłaci się nauczycielom po 1000 zł do podstawy, czyli po 1800 w skutkach, kilkanaście miliardów złotych, to są no skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi, do tej pory w Platformie bardzo rzadko spotykane. Więc jeżeli Grzegorz Schetyna uznał, że będzie się licytował z nami na realizację programu prospołecznego, to przespali 8 długich lat, ponad 2,5 tysiąca dni, mieli okazję, mieli wyraźną większość parlamentarną, przez dużą część tego czasu mieli własnego prezydenta i naprawdę mogli zrealizować wiele postulatów, które teraz zgłaszają. Ale mam wrażenie, że to 8 lat już teraz ten slogan nie działa, jak się patrzy na sondaże Koalicja Europejska versus Zjednoczona Prawica, no to właściwie idziecie łeb w łeb. Panie redaktorze, być może one nie działają, ale moim zdaniem muszą działać, bo tak naprawdę to nie jest już imaginacja czy dochodzenie komisji śledczej, że Polsce przez ten czas ukradziono za ich przyzwoleniem politycznym z samego VAT-u blisko 250 miliardów złotych. O ile można by było nauczycielom podwyższyć pensje przez te 8 lat ich rządzenia, gdyby przynajmniej część tej kwoty powędrowała do budżetu. Przecież teraz nie byłby problemu nauczycieli. Płace nauczycieli byłyby na wysokości płacy pana Broniarza, czyli 12 tysięcy złotych miesięcznie. No dobrze, teraz wiemy w takim razie, że Prawo i Sprawiedliwość nauczycielom podwyżek nie da takich, jakie oni chcą, a oni chcą 1000 złotych na rękę. To w takim razie, co się będzie działo w Polsce? Kto na tym straci? Czy straci koalicja, czy straci PiS? Panie redaktorze, tutaj jest pewien kłopot, że tak się wyrażę, logistyczny. Otóż no, podwyżki, o których mówimy i które trwają, one zostały zaproponowane w poprzednim roku przez panią minister Zalewską. I pierwszy ruch został wykonany w tamtym roku. On kosztował 1,4 miliarda. I wtedy obydwa związki zawodowe, wtedy pokazana została ta ścieżka trzech kolejnych podwyżek, te podwyżki zaakceptowały. Nie było wtedy protestów. No, było takie niezadowolenie, dlaczego rozciągamy to jeszcze na rok 2020, bo ta trzecia rata miała być wypłacana od 1 stycznia 2020 roku. To po tych rozmowach przyspieszono tą trzecią ratę i ona została zaprogramowana na 1 września tego roku. I wtedy problemów nie było. Rzeczywiście one się pojawiły dosyć nagle, w sytuacji, kiedy ogłosiliśmy, że chcemy realizować w pełni program Rodzina 500+, a więc wsparcie pierwszych dzieci. I proponuję, żebyśmy jednak... Ale sprawy krajowe są bardzo interesujące. Jeżeli uznajemy tylko zdanie, jesteśmy gotowi rozmawiać z nauczycielami i jak sądzę zaproponować taką swoistą mapę drogową realizacji ich postulatów. Ale po drugiej stronie oczekujemy także zrozumienia sytuacji, że docieramy do wszystkich grup społecznych. Nie wybraliśmy sobie jednej. Ta piątka Kaczyńskiego czy Morawieckiego, jak ona jest teraz nazywana, jest zaadresowana do wszystkich szeroko pojmowanych grup społecznych i każda z tych grup z owoców tego wzrostu skorzysta. Nauczyciele także. Wróćmy do Rosji, od której zaczęliśmy. Panie pośle, ale trzeba przyznać, że ciężko się prowadzi politykę z Putinem, prawda? I polska polityka wschodnia tak naprawdę w ciągu ostatnich 3 lat na tym kierunku jest stagnacja. Jest to prawda, no, panie redaktorze, nie będziemy walili głową w mur, jeżeli widzimy z tamtej strony chłód, a nawet mróz. Jeżeli widzimy te działania na terenie Ukrainy, w sprawie których mamy wyrobione zdanie od lat i przeciwko nim protestujemy. Co więcej, staramy się to prezentować zarówno na forum Unii Europejskiej, jak i teraz Rady Bezpieczeństwa. Na wniosek Polski między innymi taka debata o polityce rosyjskiej na wschodzie została przeprowadzona. No to trudno, żebyśmy wykonywali jakieś gesty w stronę Władimira Putina. No tak, ale z jednej strony MSZ rekomenduje zaproszenie prezydenta Putina na uroczystości wybuchu II wojny światowej czy napaści niemieckiej na Polskę. Z drugiej strony prezydent nie zaprasza tego Putina. No widocznie takie jest przemyślenie, że lepiej, żeby nie udawać, że wszystko jest w porządku i że prezydent Putin powinien być gościem wśród krajów absolutnie demokratycznych.
Przecież to wszystko o tych zaproszeniach mamy dopiero marzec, mówimy o rocznicy napaści 1 września. Takie działania mamy jeszcze z dużym wyprzedzeniem, rzeczywiście okrągła rocznica. Dobrze byłoby, żeby rzeczywiście wszyscy w tym uczestniczyli, ale moim zdaniem nie ma tutaj błędu. Jeżeli rzeczywiście Putina, przecież co do tego chyba nie ma już w Europie wątpliwości, prowadzi działania zbrojne na terenie niepodległego państwa, jakim jest Ukraina, to trudno go honorować na jakiejkolwiek uroczystości. Jeżeli by od tego odstąpił, to być może i decyzja prezydenta Dudy by się zmieniła. Panie pośle, jutrzejszy tygodnik sieci pisze, że na częściach samolotu prezydenckiego Tupolewa, który się rozbił w Smoleńsku, w brytyjskim laboratorium, które podlega Ministerstwu Obrony, znaleziono ślady trotylu. Właściwie na wszystkich częściach jest to informacja jeszcze nieoficjalna. Jeśli się potwierdzi, to co? Panie redaktorze, no ja cieszę się, że w ciszy i spokoju obecna prokuratura prowadzi to postępowanie. Ja wiem, że to jest już prawie 9 lat po tej katastrofie. Za chwilę będziemy mieli 9. rocznicę i że rzeczywiście opinia publiczna czeka na rezultaty tego śledztwa. Ale ja nie chciałbym gdybać w tej sytuacji. Rzeczywiście, moim zdaniem, prokuratura prowadzi to śledztwo w ciszy i w spokoju, zleciła pewne prace badawcze, zdaje się nie tylko do Wielkiej Brytanii, ale także do Hiszpanii, chyba do Włoch, więc czekamy na te ustalenia międzynarodowe i mam nadzieję, że także druga strona tego sporu tutaj w Polsce przyjmie te ustalenia międzynarodowych laboratoriów za rzecz i zaakceptuje je po prostu. Więc nie chciałbym wychodzić przed szereg, niech to postępowanie trwa i mam nadzieję, że właśnie choć od tego i strasznej katastrofy minęło tyle lat, że jednak krok po kroku, ale dojdziemy prawdy. Milion ludzi na ulicach Londynu domagało się wczoraj kolejnego referendum w sprawie Brexitu. Sądzi pan, że jest szansa na takie referendum? Wydaje mi się, że raczej nie. No, bo oczywiście na ten milion robi wrażenie, bo rzadko które wydarzenie... Największa demonstracja od 2003 roku. Rzadko które wydarzenie gromadzi tyle ludzi, ale no, przypomnijmy, że wprawdzie to już 3 lata temu, ale jednak zagłosowało za Brexitem ponad 17 milionów. I tradycja demokracji brytyjskiej przyjmuje, że jeżeli Brytyjczycy w takiej liczbie wypowiedzieli się w jakiejś sprawie, to jakby szacunek dla demokracji nie powinien pozwalać na to, żeby jeszcze raz w tej samej sprawie pytać Brytyjczyków o zdanie. Natomiast moim zdaniem w tej chwili trwa swoista przepychanka na poziomie i brytyjskiego parlamentu, i chyba także brytyjskiego rządu o sposób tego wyjścia. Czy ostatecznie uda się w brytyjskim parlamencie potwierdzić tę długo negocjowaną umowę, co tu dużo się oszukiwać, dosyć niekorzystną dla Brytyjczyków, czy też będzie to bezumowny Brexit? Moim zdaniem w tej chwili batalia jest o jedno albo drugie rozwiązanie. Z tego, co doniosły dzisiaj media, no, to zagrożenie dymisją przez kilkunastu ministrów rządu pani May, no, może zmusić ją do ustępstw przy czym i rezygnacji z tego stanowiska, przy czym ponoć w tej propozycji jest i druga strona, że konserwatyści tym razem w całości zagłosują za tą umową. Gdyby tak było, to być może warto, żeby pani premier to przemyślała i po prostu oddała stery rządów komuś innemu. I mielibyśmy Brexit wtedy 12 kwietnia, tak? Wtedy byśmy mieli Brexit, nie, jeżeli ta umowa zostałaby przyjęta 22 maja, wtedy już spokojnie można by było się do tego przygotować. No, jest potrzebne i w tej deklaracji politycznej wykonany został taki gest w stronę Brytyjczyków. To być może to przekonuje i konserwatystów. Tam chodzi o tę granicę pomiędzy Republiką Irlandii i Irlandią Północną. W umowie przynależność Irlandii Północnej do Europejskiego Obszaru Celnego jest bezterminowa. Tutaj w tej deklaracji politycznej, która też jest częścią tego porozumienia, padła data, że Unia Europejska i Wielka Brytania zobowiązują się, że zawrą w tej sprawie porozumienie, rozwiązanie docelowe do końca 2020 roku. Czyli mówiąc inaczej, Irlandia Północna jako część Zjednoczonego Królestwa będzie w Unii Europejskiej tylko jeszcze półtora roku. Więc być może to przekonuje konserwatystów, że ostatecznie warto za tą umową zagłosować. Te niekorzystne rzeczy, o których mówię, no to zobowiązania dotyczące finansowania budżetu,
budżetu unijnego, czyli składki brytyjskiej, do końca 2020 roku, a nawet jeżeli chodzi o zobowiązania wykraczające poza ten horyzont czasowy, wynikające z realizacji polityki regionalnej, tam jest ta zasada N+3, przesuwania wydatków, to do 2023, to są także zobowiązania dotyczące obywateli unijnych na terytorium Wielkiej Brytanii, no ale w zamian obywateli brytyjskich w Unii 27. No i wreszcie ta sprawa właśnie tych relacji pomiędzy Republiką Irlandii i Irlandią Północną. Jeżeli tę przeszkodę udałoby się jakoś usunąć, to być może jest szansa, że ta umowa zostanie przegłosowana. A szerzej, jak cały ten dramat Brexitu, z którym mamy do czynienia już od kilkunastu miesięcy, wpłynie na kondycję Unii Europejskiej, całego projektu europejskiego? Panie redaktorze, my nie ukrywaliśmy, polski rząd o tym mówił od początku, że jednak wyjście Wielkiej Brytanii to jest bardzo poważne osłabienie tego projektu. No nie oszukujmy się, opuszcza nas druga co do wielkości potęga gospodarcza, dodatkowo potęga militarna, kraj z olbrzymią armią i z bardzo dobrymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi. Więc to jest rzeczywiście ubytek poważny. Ja już nie mówię o ubytku blisko 70 milionów konsumentów brytyjskich ze wspólnego rynku. Co więcej, Wielka Brytania ze względu na to swoje położenie za kanałem La Manche zawsze podchodziła dosyć ostrożnie do tych pomysłów euroentuzjastów, żeby jeszcze więcej kompetencji przenosić na szczebel unijny. To się absolutnie nie sprawdza. Brytyjczycy w tej sprawie byli ostrożni, a ponieważ są dużym krajem i przy tym zmienionym sposobie głosowania na forum Rady mają duży potencjał, to wokół nich ogromadzali się także zwolennicy właśnie tego, aby funkcjonowały państwa narodowe i że najlepiej kompetencje, najefektywniej są realizowane na tym poziomie podstawowym, a tylko te należy przekazywać na poziom wyższy, które mogą być realizowane efektywniej na tym poziomie brukselskim. Czyli zasada pomocniczości wpisana we wszystkie trakty. Ale jeszcze jeden element. Brytyjczycy pilnowali tej zasady, a my im dzielnie przy tym sekundowaliśmy. Teraz takiego partnera brakuje i można się poważnie obawiać o to, co będzie proponował establishment brytyjski. Ja tylko liczę, że jednak wybory zmienią strukturę parlamentu, zmienią także strukturę komisji. Inaczej także będzie funkcjonowała Rada Europejska. Więc moim zdaniem po wyborach tych majowych jest duża szansa na zmianę instytucji europejskich. Oczywiście w odwrócenie sytuacji nie wierzę, ale na poważną korektę dotychczasowego kursu tak. A tak przed wejściem do studia trochę śmieliśmy się z przepowiedni pana Jackowskiego, który mówił, że w 19 roku właśnie teraz czarne chmury napływają nad Europę, że wszystko będzie zmienione. On to widzi bardzo źle, może nie w formie bombowców, ale tak naprawdę wszystko tutaj padnie. No właśnie, idą wybory europejskie, czy sytuacja w Europie się faktycznie dramatycznie zmieni? No widzimy, co się dzieje w Paryżu. Prezydent Macron wyprowadza wojsko na ulicę. No to prezydent Macron wyraźnie nie daje sobie rady, dlatego ucieka w tą retorykę europejską, zaproponował jakieś zmiany, choć jak widać mimo 2 lat rządzenia u siebie no sukcesów nie ma, wręcz przeciwnie, poniósł sromotną porażkę. Ale tak poważnie, no wybory w poszczególnych państwach narodowych pokazują, że jednak społeczeństwa próbują się bronić przed choćby tą oszalałą polityką imigracyjną i głosują na partie, które w tej sprawie są sceptyczne. No tak było we Włoszech. Diametralna zmiana rządu, odsunięcie zarówno lewicy, jak i chadecji do tej pory tam rządzących. Zobaczymy, jak sprawy potoczą się w Hiszpanii, ale według sondaży są przedterminowe wybory. Lewica nie była w stanie uchwalić budżetu rządząca do tej pory, w związku z tym na koniec kwietnia są wyznaczone przedterminowe wybory i według sondaży wszystko wskazuje na to, że jednak scena polityczna ułoży się w prawą stronę. To jest poważny sygnał, że jednak społeczeństwa krajów europejskich, nie tylko krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także tych wielkich krajów zachodnich, widzą, że sprawy idą w złym kierunku i w związku z tym proponują korektę. Mam nadzieję, że ta korekta przeniesie się na poziom Parlamentu Europejskiego, a to przeniesie się na inne instytucje. Inaczej, panie redaktorze, będziemy brnęli w niekończące się spory. Wspominaliśmy chyba już przy poprzedniej rozmowie, czym zakończyła się ta sprawa imigracji i obligatoryjnego rozdziału imigrantów pomiędzy poszczególne kraje członkowskie. 2 lata totalnej wojny z państwami narodowymi, grożenie karami,
także przez przewodniczącego Tuska po 230 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego imigranta. I po 2 latach komisja mówi, no jednak to był nasz błąd. Tego nie da się tak zrobić za brukselskiego biurka. Zaproponujemy jednak ochronę granic zewnętrznych, to co proponowała Grupa Wyszehradzka, i wspomaganie im tych poszkodowanych w wyniku konfliktów możliwie jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. No więc to jest diametralna zmiana sytuacji, tyle tylko, że krew, te relacje pomiędzy krajami zostały powszechnie nadszarpnięte. My do tej pory jesteśmy pokazywani palcami jako ci, którzy nie rozumieją europejskiej solidarności. Czy drugi przykład z brzegu, no już pomiędzy dużymi dwoma krajami założycielami. Włochom wolno uchwalić budżet z deficytem, nie wolno uchwalić budżetu z deficytem na poziomie 2,4% PKB, choć to jest poniżej kryterium z Maastricht, a Francuzom, no panu Macronowi, który nie był w stanie podnieść podatków m.in. od paliw,